Witam Państwa w progach naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku, w Rzeszku. Miło mi Państwa witać, chyba po rocznej przerwie, bo chyba ostatni raz na wędrówkach spotkaliśmy się rok temu przy tak ważnej uroczystości, bo jest to ważne wydarzenie w naszej dzielnicy, w dzielnicy w Rzeszczu. Miło mi, że Państwo naszą szkołę tak licznie odwiedzili z tej okazji. I chciałabym teraz oddać głos pani Ewie Kowalskiej z firmy IBDECKER. I pani Ewa poprowadzi całą uroczystość. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak pani mówiła, nazywam się Ewa Kowalska. Mam wielki zaszczyt, ale i przyjemność, chyba jeszcze większą, prowadzić dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z książką, która jest zjawiskiem. Bo proszę Państwa, Wędrówki po Gdańsku to nie jest zwykła książka. To jest książka nie tylko do czytania, ale jest to pozycja do przytulania, do głaskania i do pieszczenia wzroku. Spiritus mowę z całego przedsięwzięcia jest uśmiechnięta pani Katarzyna Szczepańska. Oraz jej przyjaciel i prywatny mąż Jakub Szczepański. Różnych obowiązków. Nie wszyscy autorzy książki dzisiaj mieli możliwość przyjść do nas. Niemniej jednak w tym cieplej witam panią Katarzynę Rozmarynowską, która opowie nam o parkach. Panią Katarzynę Jakobson-Kowalską, która przed chwileczką się dowiedziała, że ma mówić o browarze, ale o nim pisze, więc sądzę, że wszystko wiem. Janek Daniluk, czyli wojskowość i kościoły. Oraz pani Lucyna Nyka, która o potokach gdańskich nie wszystko. Swoją wizytę zapowiedział też pan Maciej Bakun, który ma opowiadać o porcie lotniczym w Gdańsku, ale ponieważ nie mieszka we Wrzeszczu niestety, musi dojechać, czekamy na niego. Jeśli nie przyjedzie, to pan Janek Daniluk zobowiązał się, że opowie o porcie lotniczym. Proszę Państwa, na początku był chaos, to wszyscy wiemy. Ale ten chaos nie dotyczy momentu narodzin tej niezwykłej książki. Ponieważ książkę poprzedziła, produkcję, narodziny tej książki poprzedził niesamowity cykl. Cykl bardzo dokładnie przygotowany i jeszcze lepiej zrealizowany pod tytułem Wędrówki po Wrzeszczu. O cyklu tym opowie nam dobra dusza całego projektu Katarzyna Szczepańska. Wiedziałam, zapomniałam już panu aktorowi Teatru Wybrzeże, że on nie zapomnę, to dlatego, że siedzi tak z boczku skromnie. Aktor Teatru Wybrzeże, pan Jacek Labijak, przeczyta cytaty z książki. Jacek Labijak jest też absolwentem naszej szkoły, także tym bardziej miło nam go gościć tutaj w naszych progach. Brawo Jacek, dziękujemy ci. No proszę Państwa, ja w ogóle tak. Jestem niezwykle szczęśliwa, widząc Państwa tutaj, bo ja większość z Państwa twarzy znam. My się znamy z całego cyklu wrzeszczańskich wędrówek i nie tylko. Spotykamy się w różnych dziwnych miejscach. I przytoczę Państwu taką anegdotę. Kiedyś mój mąż jechał w pociągu w SKM-ce i rozmawiał z kimś na jakieś tematy związane z pracą. Naprzeciwko siedział starszy pan i tak słuchał uważnie, ale głosu nie zabierał. Gdy rozmowa się zakończyła, powiedział tak. Ja nie znam ani pana, ani pani, ale ja doskonale wiem, o czym Państwo mówią, ponieważ ja mam taką teorię, że w Trójmieście mieszka 5000 osób, które potrafią pisać i czytać ze zrozumieniem i one się wszystkie znają. Także witam w gronie znajomych, tych, którzy czytają książki. I przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować Ewie Kowalskiej. Ewa Kowalska to jest właśnie, wiecie Państwo, firma, już poważna firma, IBDECKER, tak? Dziękuję Ci, Ewo. IBDECKER to już zawojował tutaj Gdańsk w całości i jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że jest Ewa z nami. Och, dzięki Ci, Ewa, serdecznie, mi się ręce trzęsą. Dobrze, chciałam powiedzieć też, że relacja dzisiejszego spotkania będzie na dwóch portalach. Na naszym wrzeszczańskim, na wrzeszcz.info.pl oraz na IBDECKERze. A teraz przechodzimy do tego, jak to się wszystko zaczęło. Tutaj widzicie Państwo pierwszy i ostatni wzór zaproszenia, który mieliśmy na nasze wrzeszczańskie wędrówki. Wszystko zaczęło się 17 lutego 2006 roku, a zakończyło się w grudniu roku 2009. Wędrówek było 21, bo my bardzo lubimy oczko.
I tak jak te zaproszenia różnią się od siebie, tak nasz stosunek do tego przedsięwzięcia modyfikował. To pierwsze zaproszenie jeszcze takie trochę przaśne, niezbyt wyrafinowane. Ale ostatnie było fioletowe, to już pod kątem Ewy Kowalskiej robiliśmy definitywnie. I trwało to, mówię Państwu, mówię to już dosyć długo, 4 lata to trwało, ale zaczęły pewne grupy wywierać na nas naciski, żeby to powtórzyć. A my nie za bardzo lubimy się powtarzać, chętnie byśmy wzięli nowe tematy. Stąd powstała idea książki, żeby nie trzeba było powtarzać wędrówek, ale żeby Państwo mogli sami sobie przeczytać to, co zawarliśmy w naszej książce. Wędrówek było 21, rozdziałów w książce 11. No, nie o wszystkim zdążyliśmy napisać, na pewno jeszcze się poprawimy. A teraz jak to było? Jakub. Pierwsze spotkanie było strasznie zimno, to ja pamiętam bardzo dobrze. Przyszło tutaj troszeczkę mniej osób niż teraz jest. Wędrówkę, która się nazywała Wrzeszcz jaki był, prowadził Jakub Szczepański. I wtedy pamiętam, po raz pierwszy zrobiliśmy taki happening. Wyszliśmy na zewnątrz i w sercu dawnego, znaczy w sercu Wrzeszcza, w miejscu dawnego Rynku Wrzeszczańskiego, przed Manhattanem, dzieci i młodzież rozciągnęły takie specjalne taśmy, żeby zaakcentować, gdzie była wieża zegarowa. Takie mieliśmy wtedy ambicje, no teraz już troszeczkę się zmieniło. Było bardzo pięknie, bardzo urocze i piekielnie zimno. No ta wędrówka zapadła mi dosyć szczególnie w głowie, ponieważ to była nasza jedyna wędrówka w dwóch wersjach językowych w czterech odsłonach. To była wędrówka pod tytułem 8 prezentów na 80. urodziny Gintera Grassa i wtedy po raz pierwszy chodziliśmy po Wrzeszczu dużą grupą i mówiliśmy po niemiecku. I nikt nie zgłaszał żadnych pretensji, nie było żadnych wątpliwości, że to jest dobre miejsce do tego, żeby takie spotkanie poprowadzić. No tutaj, jeżeli Państwo popatrzą na te twarze, to tak się hartuje stal, proszę Państwa. To był październik, ale to był chyba najzimniejszy październik od czasu epoki lodowcowej. A tego dnia jeszcze padał tak straszliwie przenikliwy deszcz, że wymroził nas do kości. My byliśmy po prostu takie sopelki chodziliśmy. No i to są ci, którzy przetrwali. To są ci, których śmiało można nazwać bohaterami naszych czasów. Dobrze, poproszę następny. No, a to jest moja ulubiona, to była moja ulubiona wędrówka. Ja nie wiem, kto z Państwa tam był. Ona się zaczęła, to była wędrówka, która się nazywała Wrzeszcz, jaki jest, nikt nie widzi. I urocza doktorantka Paulina Borysewicz poprowadziła nas po takich miejscach, gdzie normalny człowiek nigdy nie zagląda. Jakieś zapyziałe podwórka, jakieś altanki, śmietniki. Ale wszystko zakończyło się w ogrodzie u Julity Wójcik i u Jacka Niegody i tam piliśmy strasznie taniego takie wino musujące z Biedronki za 5 zł butelka i jedliśmy truskawki i tak było pięknie, tak można było sobie porozmawiać. Bardzo przyjemna atmosfera była, nie za ciepło, nie za gorąco. Szampan, znaczy wino wspaniałe. Naprawdę niezapomniana wędrówka. W tych różach jeszcze tam otworzyliśmy jedno z dzieł Julity Wójcik. Dla mnie najlepsza na świecie. A to zdjęcie bardzo lubię. To było jedno z ostatnich wędrówek. I tutaj widzimy te osoby, które chyba z nami najczęściej bywały na tych wędrówkach. Znaczy tutaj są właśnie sami znajomi. Ja tak patrzę, każdego mogę nazwać po imieniu. Najbardziej mi się podoba ten pan tam w tamtym rogu, taki z wąsem, co tak się ciekawie wychyla. On właśnie mówi teraz o tym, to jest mój mąż, jak to tam na kościele wszystko wygląda. To jest moje ulubione zdjęcie, a przy okazji chciałam powiedzieć, że tutaj też widać dwie przyszłe radne dzielnicy Wrzeszcz. Jedna górnej, druga dolnej. Dobra, dolnego Wrzeszcza, przepraszam.